Dzień dobry. Dziś spotykamy się w mieszkaniu White Cloud. To już drugi odcinek z tego cyklu. Dziś pokażę Wam sypialnię z kącikiem do pracy i łazienkę. Sypialnia jest naprawdę dosyć spora. Powstała z wydzielenia open space'u i mamy tutaj sypialnię, z drugiej strony salon. Po mojej prawej stronie widzicie zabudowę i ona powstała dlatego, że pierwotnie w tym pomieszczeniu była wnęka. Wnęka, która powstała po wydzieleniu całej przestrzeni z łazienką i spojrzałam sobie na nią i pomyślałam, ok, robimy tutaj zabudowę i to jest, muszę Wam to pokazać, to jest zabudowa, w której są szafeczki. Więc możecie tutaj naprawdę schować wiele rzeczy. Po bokach mamy otwarte półki, za nami też otwarte półki, więc mamy miejsce do przechowywania książek, do eksponowania różnych rzeczy. To, co jest ważne przy takich zabudowach, no przynajmniej z mojego punktu widzenia, to żeby wybrać ten sam kolor, który jest na ścianie. Na ścianie tutaj mamy IN703, to jest fajny, bardzo mój ulubiony kolor, który jest przełamaną bielą. I taki sam kolor jest na frontach meblowych. Dzięki temu wizualnie w zasadzie zlewa nam się ta zabudowa razem ze ścianą. W White Cloud panuje sielski, wakacyjny, nieformalny klimat, dlatego uznałam, że bardzo dobrze sprawdzi się tutaj łóżko IKEA. Ono jest nie tylko ciekawe w formie, ale ma dodatkowo bardzo praktyczne rozwiązanie, mianowicie półki, na których możecie poustawiać sobie pudła, skrzynie, książki. Jest też dodatkowo skrzynia na przodzie łóżka, na której możecie postawić tacę, kubek, jeżeli chcecie się napić rano kawy albo herbaty, albo jakąś roślinność. Więc to jest fajne rozwiązanie. Bardzo serdecznie Wam polecam, a teraz zapraszam Was do kącika do pracy, który jest po drugiej stronie sypialni. Jesteśmy w kąciku do pracy i w poprzednim odcinku opowiadałam Wam o przeszkleniu, które jest pomiędzy aneksem kuchennym, a właśnie sypialnią. I nie wiem, czy to widać na filmie, ale powiem Wam, że jak się tu siedzi, i tak sobie można zerknąć na salon, to naprawdę panuje tutaj tak fajny klimat, żeby mogło tutaj pracować cały czas. A jeszcze do tego wszystkiego wymyśliłam sobie takie obrotowe krzesło z ratanowymi plecami, które na tym jasnym tle bardzo ładnie się eksponuje. No i w zasadzie to ja już tutaj mogę zostać. A chciałam Wam jeszcze opowiedzieć, że mamy tutaj wielką, wielką szafę po prawej stronie. Po prawej, po lewej, no przede mną. I jest to szafa wykonana na wymiar przez stolarza, bo przy poddaszach i przy skosach, jeżeli wstawicie gotowy mebel, tracicie bardzo dużo przestrzeni. To tyle w sypialni White Cloud, a teraz zapraszam Was do łazienki. Łazienka w White Cloud jest prosta, minimalistyczna, ale bardzo przytulna. Na podłodze mamy płytki, które imitują deskę, nawiązujące do jasnej, prawie białej podłogi. Mamy delikatne, ryflowane kafle i tak naprawdę to jest wszystko. Ale poza oczywiście szafkami za gabaritem, to rozwiązanie już znacie, to się rzadko zdarza, żeby w takim małym mieszkaniu udało się zmieścić ogromną szafę, w której mamy miejsce na pralkę i na suszarkę. No, w zasadzie luksus, powiem Wam szczerze. Zazdroszczę. No i co? To wszystko, jeżeli chodzi o nasze spotkanie w White Cloud. Dziękuję Wam bardzo za to, że dziś mi towarzyszyliście. Oczywiście ciepło zapraszam do śledzenia nas na YouTubie. Tam są kanały Lila Home i Podróż do Wnętrza, na których dzielimy się ciekawostkami, różnymi pomysłami, no i wnętrzami Lila Home. Do zobaczenia!